Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić bardzo króciutko dwa narzędzia, które możecie wykorzystać przy retuszu cery. Jeżeli chcecie pozbyć się jakichś niedoskonałości, ale tak naprawdę nie tylko możecie używać tego przy portretach, możecie również przy krajobrazach i przy innych rodzajach fotografii. Przejdźmy zatem do Photoshopa. Narzędzia, jakie dzisiaj umówię, to będzie pędzel korygujący oraz stempel. Te dwa narzędzia ja używam zamiennie. Zaraz Wam pokażę dlaczego i kiedy należy je stosować. Kiedy ja stosuję, oczywiście każdy może korzystać z nich na swój sposób, natomiast ja pokażę dlaczego ja w taki, a nie inny sposób z nich korzystam. Mamy otwarte zdjęcie. Teraz tak, tutaj mamy wybór różnych narzędzi właśnie jakby do edycji z naszego zdjęcia, do korygowania jakby naszego zdjęcia. Ja używam Healing Brush Tool, zresztą na pewno większość osób wam to narzędzie poleci. Jest to tak naprawdę podstawowe narzędzie wraz ze stemplem, który znajdziecie tutaj. Pod skrótem J macie Healing Brush Tool, czyli pędzel korygujący, pod skrótem S macie stempelek. Zacznijmy od pędzla korygującego. Jest to świetne narzędzie, jedno z podstawowych, jakie tak naprawdę możecie wykorzystywać przy obróbce zdjęcia i przy pozbywaniu się przeróżnych niedoskonałości, cery na naszych zdjęcia, nie tylko, tak naprawdę przy oczach, przy również włosach, których chcemy się pozbyć. I już pokazuję w jaki sposób. Klikamy na narzędzie. Ważne, żebyśmy wybrali te Healing Brush Tool, nie Spot Healing Brush Tool, czyli nie punktowy pędzel korygujący. Jeżeli wybraliśmy pędzel korygujący u góry, Tutaj możemy oczywiście zmienić jego rozmiar, e, twardość. Ja lubię mieć e, bardzo mięciutki pędzel, e, więc e, zawsze sobie go ustawiam, tak, no, na 0% akurat przy tym. Oczywiście możecie to zwiększać e, lub nie. Tutaj są już ustawienia, tak naprawdę, e, jeżeli chcecie sobie zmienić kształt, e, czyli on będzie jakiś podłużny, na przykład, i tak dalej, więc możecie sobie tą wszystkie te parametry pozmieniać. Ja zmienię to powiedzmy w taki sposób jak było. I teraz tak. Tutaj mamy kilka trybów. Ja zupełnie z tego nie korzystam. Oczywiście możecie ustawić i ten pędzel będzie działał jako multiply, czyli będzie skryciem, screen darken, lighten i tak dalej tak dalej. Ja korzystam zawsze z normal. Tutaj powinniśmy ustawić samplet, pattern nie, gdyż pojawi się po prostu nam pattern, który możemy wybrać i którym w zasadzie będziemy malować. Po naszym zdjęciu to jest zupełnie nam niepotrzebne. Aligned. Do tych rzeczy przejdę za chwilę. Na początek pokażę Wam, jak działa to te, te narzędzie. To te narzędzie działa w taki sposób, że z altem zaznaczymy miejsce, z którego jest pobierana próbka. I następnie zamalowujemy miejsca, które chcemy zmienić. Pobierana jest próbka z tego miejsca. Tekstura jest nakładana w te miejsce docelowe nasze. I dostosowana jest automatycznie jasność i kontrast. Czyli przykładowo, chcemy zamalować tam tutaj odbarwienie. Klikamy z altem tutaj, zamalowujemy, zniknęło ono. Znowu z altem tutaj. Nie musimy klikać za każdym razem z altem. Zobaczcie, Pojawia się obok miejsce, z którego jest pobierana próbka. Ja natomiast preferuję jakby klikanie za każdym razem i wybór odpowiedniego miejsca, z którego jest pobierana próbka. Spójrzmy na przykład tutaj, mam taką bruzdę, przejeżdżamy, ono praktycznie znika. Zobaczcie. Tutaj i tutaj. Spójrzcie jak się zmienia. Widzicie, bardzo szybciutko zostały usunięte elementy. Teraz, co jest ważne, ja utworzyłem tutaj pustą warstwę i na pustej warstwie malowałem. Co jest ważne, należy mieć ustawione. Po wybraniu tego narzędzia tutaj Current and Below albo All Layers. Jeżeli weźmiemy Current Layer i mamy pustą warstwę, jest pobierana próbka tylko i wyłącznie z tej warstwy, z żadnej innej. Jeżeli jest ona pusta, spójrzcie, pobiorę stąd i nic się nie dzieje, tak? ponieważ nie ma nic na tej warstwie. Są jedynie teraz elementy, tylko te, które tutaj zamalowałem, a w pozostałych miejscach nie ma. Natomiast jeżeli wezmę Current and Below, czyli będzie pobierana ta próbka z warstwy, tej, co tutaj jest obecna, zaznaczona oraz z tej, która jest pod spodem. Natomiast możemy zaznaczyć również all layers, czyli będzie jakby ze wszystkich warstw. Następną rzeczą jest Aligned. Spójrzmy teraz tutaj. Mamy wybrany Aligned. Zaznaczyłem sobie przykładowo te miejsce tutaj i jak widzicie, przesuwam dalej. Widzicie krzyżyk, który się pojawia, i on się przesuwa razem z naszym miejscem, które zmieniamy. Natomiast, jeżeli odznaczymy aligned, w tym momencie po wybraniu miejsca tutaj próbki przechodzi nam, ale jak klikam drugi raz, to znowuż. Jest pobierana z tego miejsca. Kliknę tutaj, i znowu jest z tego samego miejsca. E, to jest bardzo niefajne, ponieważ po prostu kopiuje nam się cały czas e, próbka z tego samego miejsca. Dlatego polecam zawsze mieć align, żeby po prostu ta próbka się zmieniała i żebyśmy nie mieli tych samych elementy, elementów w różnych miejscach. Pozostaje nam jeszcze diffusion. Pokażę to tutaj na włosach. Diffusion jest jakby. E, jest to rozmycie i mieszanie się, jakby tekstury i koloru z miejscami, które przylegają, jakby do naszego pędzla i do okolic, punktów po prostu docelowego. Już Wam pokazuję, w jaki sposób to działa. Proszę. To jest na jedynce, teraz na siódemce wygląda to tak. Czyli tutaj bardziej. Się nam ładnie to miesza, natomiast tutaj widać, te krawędzie są bardziej ostre, dlatego ja wybieram sobie piątkę i piątką maluję. Dwie pozostałe rzeczy, jakie tutaj mamy, to się tyczy pędzla, czyli czy po prostu nacisk piórka, ma mieć znaczenie, a to nam ignoruje warstwy dopasowania podczas działania naszego narzędzia. Ja tego nie włączam, natomiast to używam faktycznie, jeżeli używam piórka. I w zasadzie to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pędzel korygujący. Polecam go używać do korekt cery. Jest to oczywiście najprostsze. Jeżeli wykonujemy bardzo profesjonalny retusz, to korzystamy wtedy również z innych metod. Ja osobiście zawsze korzystam z tego na samym początku i robię podstawowe takie zmiany często większe jakieś miejsca, większe, większe poprawki. Natomiast. Następnie korzystam z innych metod, które będę pewnie opowiadał o nich później w innych odcinkach. Pozostaje nam stempel. I teraz tak, stempla używam zamiennie podczas retuszu razem z pędzlem korygującym. Już pokazuję dlaczego. Wyobraźcie sobie teraz może pokażę to na oczach. O, właśnie, to będzie dobry przykład. Mam wybrany pędzel korygujący. Fajnie działa. Mogę sobie usuwać żyłki. Tak, znikają. Fajnie. Ale jeżeli przechodzimy na miejsce, które jest praktycznie zupełnie inna tekstura, kolor i tak dalej, on zacznie nam pobierać i mieszać ten kolor. Spójrzcie, co się teraz dzieje. Nawet może dam trochę większe. Zresztą już widać, że pobrało nam tu kolor różowy. O, pobierając tutaj, już nam się tutaj zaczyna to wszystko mieszać. Chcąc wymazać, o właśnie. Teraz dobrze widzimy. Zrobią nam się, miesza nam się po prostu z tym białym i nie jest to w taki sposób jakbyśmy chcieli. Jak tego uniknąć? Korzystamy ze stempla. Wybieramy stempel. Mamy tutaj praktycznie takie same parametry: aligned, current in below. Dodatkowy mamy tutaj flow i opacity. Te wartości zostawmy takie jak są. Tutaj po 100%, no tak naprawdę możemy się opacity pobawić, jeżeli chcemy sobie zmniejszyć krycie. Natomiast Stempel działa w ten sposób, że kopiuje nam idealnie jeden do jednego teksturę, tak naprawdę cały obrazek, który mamy w wybranej próbce. Czyli spójrzcie, jak wybiorę sobie na przykład oko, pach, on te oko maluje. Idealnie. Nie wtapia tego, nie zmienia koloru, nic. Czyli każdy element skopiuje nam jeden do jednego. Jeżeli wybierzemy sobie ten element, to on zostanie skopiowany. Zobaczcie, ten sam kolor. E, nic nie jest mieszane, nic nie jest zmieniane. Kiedy to się przydaje? To się przydaje właśnie w takim momencie. Jeżeli chcę, e, na przykład, zamalować w tym miejscu. Ja dokładnie kupiuję ten element, który tutaj wziąłem, tą próbkę. Natomiast nie miesza mi się ona z tym dołem. I teraz, jak już to zrobiłem, jakby oddzieliłem, e, mogę sobie przejść J, pędzel korygujący, i teraz fajnie wziąć, zmienić, żeby mi się struktura, e, kolor, fajnie wszystko jasność rozmyła. Czyli korzystamy z tego w miejscach, w których chcemy, żeby nam się nie mieszał zupełnie inny kolor e, niż nasza pobrana próbka. Czyli wybierając sobie na przykład J. Możemy, korygują, możemy pędzlem korygującym sobie tu bardzo fajnie e, to zmazać. Natomiast w tym miejscu, o, jak wezmę, spójrzcie, że już się zalał tutaj czarne. Co ja robię? Biorę S, wybieram stempel. Zamalowuję do, dokładnie tym samym, co jest w próbce. Na to trzeba uważać, prawda? Bo jak sobie wezmę jakiś tam tutaj element, to mi się namaluje włos. Dlatego wybieram sobie próbkę, żeby była w miarę dobra. I oddzielam, i teraz mi się nic nie wymieszało, i resztę na przykład mogę sobie już pędzlem korygującym wymazywać oczywiście. Podsumowując, to było bardzo szybko pokazane, są to bardzo e, przyjemne, łatwe e, do pracy narzędzia. Ja korzystam z nich zamiennie podczas retuszu, właśnie dlatego, że w elementach, które łączą się, jest granica zupełnie innej jasności, tekstury, koloru. W tym momencie pędzel korygujący nam się zaczyna zlewać, mieszać i wtedy z pomocą przychodzi stempel, który może nam fajnie odciąć ten element możemy ładnie wymazać dane na przykład włos albo żyłkę. Oddzielić i następnie możemy dalej pędzlem korygującym dokonywać resztę retuszu. To by było na tyle. Jeżeli macie pytania co do tych metod, co do tych narzędzi, śmiało piszcie. Jak macie pytania, jakiekolwiek inne dotyczące innych filmików, również śmiało piszcie, pytajcie. Bardzo się cieszę, że to robicie. Bardzo Wam dziękuję za maile oraz za wszystkie subskrypcje, jakie do tej pory udało się nam razem zebrać. Ja natomiast polecam do subskrypcji mojego kanału. Wszystkie osoby, które tego jeszcze nie zrobiły, kliknięcie dzwoneczka i łapki w górę. Do zobaczenia i trzymajcie się.